Przyznaj się, jak to nie okabierzesz. Moja babeczka prawie straciła życie! Nie pokazuj tej brzydkiej, pokaż tą łodzieńszą. Nadia, gdzie są twoje okulary? Hej, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj vlog z Krakowa. Jesteśmy w Krakowie od czwartku do wstępnie wtorku. Zobaczymy u Halinki na mieszkaniu. Dlaczego? Po pierwsze, w piątek miał Krystian coś do załatwienia w pracy, właściwie do załatwienia, miał spotkanie integracyjne z pracy. W sobotę, niedzielę, poniedziałek generalnie Halinka chciała sobie tutaj ponadrabiać parę rzeczy, a we wtorek ja mam coś do załatwienia w Krakowie, więc stwierdziliśmy, że skoro i tak byśmy musieli jeździć tam i z powrotem, a Halinka mieszka w Krakowie, no to przenieśliśmy się wszyscy razem tutaj na te parę dni. I może wyjaśnię pewną sytuację, kim w ogóle jest Halinka i dlaczego jesteśmy u niej, dlaczego ona jest u nas. Mówiłam wam w ostatnim vlogu, że Halinka jest Ukrainką, to jest prawda, z tym, że ona od paru lat mieszka już w Polsce. Studiowali razem z Krystianem, teraz razem pracują, także Krystian się już z nią znał. Ja się z nią poznałam w dość trudnej sytuacji, bo tak jak pamiętacie, wstawiałam wam na story, że szukamy mieszkania na już w Tarnowie do wynajęcia. Halinki narzeczony miał wypadek i trafił do szpitala u nas w Tarnowie ze względu na to, że tam byli najlepsi specjaliści od kręgosłupa i Halinka po prostu chciała z nim przebywać tak naprawdę ile się da, a z Krakowa do Tarnowa jest ponad godzina jazdy, więc chciała wynająć coś na już. Ja wam wtedy wstawiłam na story, że szukamy mieszkania, nikt się nie odezwał, to było Wielka Sobota wtedy, więc ja zaproponowałam, żebyśmy po prostu Halinkę wzięli do siebie i tak już mieszkamy od 3 tygodni, a w tym momencie wszyscy przenieśliśmy się do Krakowa na te parę dni, bo mamy do załatwienia parę rzeczy, a przy okazji chcieliśmy powspomnieć troszeczkę, jak to było mieszkać w Krakowie. No i co, lecimy z tym vlogiem z Krakowa. My już jesteśmy po śniadaniu, ja się pomalowałam, zaraz się przebieram i wstępnie jedziemy do galerii, lecimy z tym vlogiem. Krystian sobie ściągnął drugą żonę i nie będą rozumieli tego, że nie nagrywać. Oj, wstydzi się, a pytałam, czy mogę ją nagrywać. Ja mam, wszystko się wstydzi. Powiedzą potem, że Ogrojenka ci ściągnie męża i... Tak, aha, bo miałam już jeden komentarz na Instagramie, że żebym pilnowała sobie tą Ukrainkę, żeby mi męża nie ukradła. Także, no... Także, bo oni może myślą, że nie mam nikogo i specjalnie pomyślą twojego męża. Nie, Halinka ma przez co innego narzeczonego. Chodź tu z nią do ubierania. Cześć! Hej! Cześć! Hej! Gdzie idziesz? Gdzie idziesz? Gdzie idziesz? Kto tak ładnie siedzi? Ej, Nadia! Kto tak ładnie siedzi? Tak wygląda stylizacja na dziś. Halinka mi dokucza, że za elegancko i grzana musi dorównać. Nadia też pięknie wygląda. Mówię, że buty mi kolorystycznie nie pasują. Ona mi chce wszystko dać. Krystian się pyta, czy ma ubrać koszulę w takim wypadku. Uwaga, uwaga, uwaga! Właśnie w takiej kolorystyce mam dla ciebie coś. Będziesz moją... Ale na przykład jakbym miała czarna, to byś miała różową. Myślisz, że ja pójdę w butach na obcasach do galerii? Nie, przecież nie będziesz chodziła po drodze jakieś krzywa i w ogóle. Ty masz przynajmniej pedikir, a ja nie mam. Z boku też jakkolwiek wygląda, ale od przodu jest masakra. Ani bokiem. Jestem tak... Jestem tak szeroka, że wstyd. Ej, ona serio idzie w butach na obcasach. Jak przyjdziesz z żoną i kochanką, to my stawiamy. Ja właśnie ubieram buty na obcasie. Być może. Czy w nich pójdę? Być może. Nie wierzę w to. Ej, dobra, ale wygodne są rzeczywiście mega. No dobrze, wyglądasz dobrze. Może tak, może tak być. Możesz tak iść przy dwóch kobietach na obcasach. Nadia, gdzie są twoje okulary? Są takie specjalne przeciwsłoneczne dla takich malutkich dzieci, ale że mogą być tylko właśnie z optyka, a nie jakieś byle jakie za 3 złote z bazara ukraińskiego. Ukraińskiego. Jest Izarka. Mamy standardowo niańkę do dziecka. To ja mam was nagrywać. Nabrałam wszystkiego, co mi się rzuciło w oczy. Idziemy do przymierzalni.
Mama utknęła w butach i w spodniach. Dawaj! Ja wiem, no teraz takie biodra są modne. Dokładnie. Nie? Ale chyba nie. Standardowo mówię, z boku dobrze. Ale wygląda. Dobra, lecimy z następnymi. Szybko, szybko, szybko na kamerę. No i coś takiego szukałam, tylko że prześwitują. Tego w kamerze tak już nie widać, chociaż nie, chyba widać. O, i majty widać. Ale coś takiego szukałam. No i mi się takie podobają. Ale patrz, one muszą być super, ty, żeby wstali... Ale patrz tu, mi to jeszcze po ciąży wystaje takie. To tobie w głowie wystaje, wiesz? Spodnie numer 3 i chyba póki co najlepsze, ale... No, do tego ewidentnie stringi trzeba. Już butów nawet nie zapinam. No, są grubsze i, po prostu. W pasie ładniej zbierają talię. Chodzi o to, że te tutaj, robią po prostu tak, wiesz, wytaliowane to. Te już mi się podobają. Do tego trzeba było mieć taką talię jak ty. A nie. Ja mam talię. Ja mam szczupłe w miarę nogi. Teraz będzie, że się chwalę. Ale tu jest masakra. Ale ty masz bardzo szczupłe nogi, a ja właśnie mówiłam, że mnie zawsze mam w nogi od razu. Mamy marudę na pokładzie przymierzalni. Nadia już na kolanach, a teraz krótkie spodenki wleciały. Ej, nie, nie wydaje mi się, żeby to jakoś tak dobrze wyglądało. Do tego chyba trzeba być rzeczywiście jak turbo szczupłym. 64! 65! No gdzie ten śmiech? Przysiad! Raz! To to? To jest? O, ja będę chodzić tak jak Hindusy. W sukienkach jest spodnie. No i popatrz, no swoim brzuchem. Po tym jak Halinka przemierzyła te same spodnie co ja i zobaczyłam jak mogą zarąbiście wyglądać na kimś, to stwierdziłam, że jednak ich nie biorę. Nie, wiesz co, nie bo wyglądam w nich jak salcesun. Ale co nie okłamuj? Bo ja mówiłam, że dla mnie nie pasują, widać wszystkie niedoskonałości. No, a u mnie w ogóle wygląda to tragicznie, więc co? Idziemy do taty, tak? Nie no, generalnie spoko, mi się podoba. No właśnie miałam pytać, czy nie ma większy? Są, ale to się rozmiar większy jest? Jest większy, nie? Tylko, żeby to zapowiadał, nie? A oni się rozczepią, że jest większe. No i potem będziesz żałował, że wziąłeś, jest większe. No prawie jak nasze te obsesy. Reviewer. I niżej, 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 jeszcze niżej, niżej. Accepted. Accepted? Dobra. Hedonie. Dobra. A, jeszcze ty. Dotknij. Dotknij. Mogą być? Ej, to jest EQR już. EQR. Zboczenie zawodowe. Z wami śmielę. Wiecie, co to znaczy mieć dwóch audytorów na chacie? Ja już nie daję rady. Oni w ogóle nie używają normalnych słów. Poszczurki. Bierzesz te buty? Tak. Bierzesz coś jeszcze? Nie. To my idziemy nakarmić małą. Tu mamy marudę, która ani nie chce jeść, ani nie chce spać. Więc zadanie specjalne dla ciebie. Uśpij na Mombasa. Chodź, Bobas. Chcesz spać. Przedtem się tak darła. Już sam próbuję karmić, uspać małą, a ja sobie jeszcze weszłam do Zarki. I popatrzcie, na pierwszy rzut już takie coś. Takie cudeńko. No prześliczne. Kasia, akceptujesz? Tylko kurde, 7 dych, jak na ubranko dla dziecka. Kurde, droga jesteś. No to powiedz pani, a nie mi. Smaki? Dla mnie będzie czekolada mięta. Jestem tu uspał gremlina. Ta jest dla mnie. Czy chciałaś czekoladę mięte? A ty chciałeś słony karmel. Słony karmel. Ja nie rozumiem, dlaczego ty koło mnie siedzisz. Ja miałam siedzieć, tu koło mnie Aga ma siedzieć. Ja siedzę koło dziedziusia. Ja to proste. Chodzimy, bierzesz do tego od razu. Mam wyczyszczenie matrycy, bo chyba wszystko usunął oczyszczenie. Puść. Nie. Puść. Nie. Puść. Nie. Nie. No puść. Gdzie idziemy? Aha, tam, w drugą stronę. Idziemy zobaczyć.
zobaczyć do co za butami, które Halinka nam kazała ubrać. Kazała. Zmusiłam się. No zmusiłaś, powiedziałeś, ja nie chciałam. Powiedziałeś, że idziemy w tych butach, żeby elegancko wyglądać. I takie są wygodne, że idziemy zobaczyć, czy są stacjonarnie. Od razu wie, gdzie iść. Chyba, że właśnie jeszcze zupę jarzynową. Nie będę u Halinki gotować, więc będziemy próbować słoiczki. Może akurat jej bardziej podejdą niż moje gotowanie. Przyznaj się, jak to nie bierzesz. No to wydaje mi się, że byłby za ciemny. I w Ivory to jest bardzo jasne. No, tak myślisz? No, Ivory to jest... jak mi teraz przetłumaczyć? Ivory, ale jeszcze jest porcelana. No to porcelana, to jest porcelana Ivory. No nie, jeszcze jest porcelana, poza tym. Naprawdę? Tak, mam tu screena zrobionego. Mhm. To co, da Susiana? Dobra, ostatni został. Idziemy. Czyli jest dobrze, jak jest standardowo ostatni. Nic nie kupiłam dla siebie. Zaraz kupisz. No tak, słoiczki. Jest i mój ulubiony korektor pod oczy. To jest po prostu cement, mówię wam. Jeżeli szukacie mocnego krycia, to wam zakryje wszystko. Wczoraj była pizza i chipsy, a dzisiaj chipsy wróciłem. I... A gdzie jest? Aha, gdzie jest? Mleko. A gdzie zostało? To jest... babeczka życia. Najlepsza babeczka jak... Donat. Razy trzy. Ja uważam, że to jest bardzo ważne, bo na miejscu ja na przykład Agi, gdyby mój facet komuś mój komplement, to by było nie... No, inaczej. Gdy on mówi razem, albo mówię jakieś komplementy, które nie dotyczą wyglądu, a nie wiem, na przykład pracy czy cokolwiek, to jest zupełnie co innego. Ale gdyby, wiesz, przy żonie tylko inną kogoś, to jest już takie niesmaczne. Co to za wody? To zaraz klej. Nie no. O nie! Wygrażenka spotka się z Halinką. Nie mów tak o Halince. Przy Halince. Nie, o Halince mówię normalnie. Będzie mi nadawała Grażynką. Wow! Moja babeczka prawie straciła życie! I talerz. Talerz! Co tam z talerzem? Moja babeczka! Wydaje mi się, że trochę odwrotnie, wiesz? Delikatna! Co, twoje lepsze czy jego? Donacie jakiś sos. Moja babeczka to dietetyczna przy tym waszym, naprawdę? Patrzuj. Ja pamiętam w ciąży, miałam taką ochotę na nią, że pojechaliśmy specjalnie do galerii po tą babeczkę. Idziesz spać czy idziemy na zewnątrz? Idziemy na zewnątrz? Tobie się chyba nie chce spać. Może nam się takie na balkonie, które są zmieszczą. A ja je kupiłam po 150, a teraz są 300. Nie, tam nie zmieszczą się. Nam się. Ale nie. Mamy za mało miejsca. Nie, ale... Krystian się wkręca na maksa w partnera Halinki. Bierze się za koszenie trawy. Nie pokazuj tej brzydkiej, pokaż tą ładniejszą. Nie no, miło z twojej strony. Co tam gotowałaś, Halinka? Zwykłe rzeczy, wszystko co szybko. A co to znaczy zwykłe rzeczy? Kurczak z makaronem. A makaron z kurczakiem? O ja! Ej, ale...
Ale to fajnie wygląda. Co to jest, koperek? Jaki jest jakaś przyprawa? Koperek, no. Ale mega. Suchy zwykły. Krystian, podobno jemy już. Tak. On chyba skończył kosić.